Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander. Dzisiaj mamy czwartek, właściwie to już bardziej piątek, bo nagrywam to po północy. Ale wracając do tematu, mieliśmy czwartek, mamy nowy tydzień w Pro Evolution Soccer. Konami sprezentowało nam parę fajnych rzeczy w tym tygodniu. Można by powiedzieć, że ten tydzień jest tak jakby tygodniem Ligi Włoskiej, ponieważ tutaj mamy trochę odgrzewane kotlety w postaci legend Interu i Milanu oraz dwóch legend, które grały w włoskiej lidze, bodajże o ile się nie mylę, właśnie w Juventusie. To jest Nedved i Del Piero, więc jest możliwość wylosowania tych zawodników znowu. Jest to bardzo fajne, bo ten, komu się nie udało zdobyć tych legend, może zawsze znowu spróbować. I tym razem, na przykład, jeżeli chodzi o legendy Milanu i Interu, nie są to dwaj oddzielni jakby agenci, tylko jest to jeden agent, więc większe prawdopodobieństwo trafienia właśnie tych legend. Jeżeli chodzi o taką zachętę, w tym tygodniu Konami sprezentowało nam za pierwszą wygraną jakby podwójną ilość game pointsów, czyli nie 3000 game pointsów, tylko mamy 6000 game pointsów. Tak więc no, można na pierwszym meczu dwa razy więcej wygrać niż normalnie się wygrywa, grając tak ogólnie. Jeżeli chodzi o challenge, jakie mamy tutaj online challenge cup, który jest dodatkowo gloryfikowany takimi właśnie smaczkami jak 50% więcej game pointsów, plus do tego jeden trener z 1000 training points, więc 1000 punktów treningu jak najbardziej zawsze się przyda. Jeżeli chodzi o tutaj ten event, to tutaj za pierwszą wygraną dostajemy właśnie special agenta Nedveda i Del Piero plus Pest Selection. Każda następna wygrana to jest 500 game pointsów i warunki, jakie muszą być spełnione, żeby zdobyć ten skład bonus tak zwany, to trzeba mieć 11 zawodników z ligi włoskiej. I wtedy dostaniemy i te 50% więcej game pointsów i tego jednego trenera. Warto grać, warto sobie tutaj zrobić włoską drużynę i naprawdę wygrywać te dodatkowe jakby bonusy, jeżeli chodzi o ten event. Jeżeli chodzi o event, o challenge, który mamy przeciwko komputerowi, to jest to challenge z dwoma oddzielnymi meczami, dwoma oddzielnymi agentami dla AC Milanu i Interu, ponieważ no, widzę, że się nie bawili włączenie tego w jeden wielki mecz. Właściwie to dwa mecze, bo przeciwko Milanowi i Interowi. Jak widzicie, pierwsza wygrana jest to właśnie połączony agent Milanu i Interu plus Pest Selection. No i tak samo wygląda to w challenge'u, jeżeli chodzi o Inter. I tak samo mamy tutaj, czyli Special Agenta Legend Milanu Interu razem połączony plus Pest Selection. I jak widzicie, każda następna wygrana w pierwszym i drugim challenge'u daje nam 500 game points'ów. No i oczywiście te dwie drużyny, te dwa eventy, tutaj challenge'e drużyny są na poziomie professional. Drużyny generalnie, jeżeli chodzi o siłę, no to nie są aż tak bardzo silne, żebym trzeba było używać na przykład samych czarnych piłek albo swojego najlepszego składu. Wystarczy srebrny skład. W zupełności można wtedy wygrać. Jeżeli chodzi o menadżerów, to mamy menadżerów dostępnych z właśnie ligi włoskiej. I tutaj mamy bardzo fajnych paru menadżerów. Mamy na przykład Inzagiego, jeżeli ktoś lubi grać trzema obrońcami. Jest naprawdę, przepraszam,
za mój nieprofesjonalizm, ale niestety, no, tak jak mówiłem, jest już późna godzina. Jest paru fajnych menadżerów, to już musicie tutaj sami sobie to obejrzeć, zobaczyć, dopasować tych menadżerów do swoich potrzeb, do swoich umiejętności, do swoich sposobu gry taktycznej, więc to już wszystko jest od Was zależne. A jeżeli chodzi o agentów, wyglądają oni następująco. Mamy legendę AC Milanu i Interu razem wzięte. Jak widzicie, no, mi się udało za poprzednim razem wylosować właśnie Maldiniego. Bardziej polowałem na Zanetiego, ponieważ jest to jedyny prawy obrońca w Pro Evolution Soccer, który jest jako czarna piłka i gra na tej pozycji. Miałem Harry'ego Kane'a, miałem Icardiego, miałem Stutzmana, miałem połowę tych zawodników, którzy tutaj są, ale jak już wiecie, przerobiłem ich na trenerów, więc no niestety nie zabawili u mnie zbyt długo. Jeżeli chodzi o agenta z Nedvedem i Del Piero, no to tutaj mamy, jak widzicie, Nedveda, tutaj mamy Del Piero, są to gwiazdy Juventusu, które grały dla Juventusu właśnie. Tak to wygląda, musicie sobie sami przejrzeć, zobaczyć, co Wam pasuje, jakie jest fajne. Naprawdę można wylosować fajnych zawodników, polecam zbierać game pointsy i pod koniec tygodnia zrobić sobie losowanko. A teraz przejdźmy do losowania piłek, jakie mamy tutaj darmowe. Srebrna piłka pomijamy. Jak wiecie, tutaj akurat ten agent to mnie nie interesuje, chociaż dopiero, no, naprawdę fajny zawodnik, ale mam już Cruyffa, mam już Maradonę, dopiero jest mi niepotrzebny. Bardziej interesują mnie ci zawodnicy, bardziej interesują mnie te piłki, które tutaj będą. Mamy jedną srebrną piłeczkę, która wchodzi do naszego składu. No i tutaj możemy sobie zrobić za chwilę drugą piłeczkę, więc jak już pewne obejrzeliście, zapewne oglądaliście odcinek z losowaniem z trenerów, to z losowaniem z legendą Beckhama, to musicie wiedzieć, że no udało mi się wylosować Beckhama, mamy kolejną srebrną piłkę. Udało mi się wylosować Beckhama, zachęcam naprawdę, zapraszam do obejrzenia tego filmiku z tym losowaniem. Jeżeli chodzi o ten filmik, to już by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zostawcie subskrypcję. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dzięki, cześć!